którym żyję od pół roku. To jest moja tożsamość, jaką ja mam tożsamość. Tożsamość, jaką mam w Jezusie Chrystusie. Bardzo dziękuję za te wspaniałe dane. Gosiu, nie spodziewaliśmy się z postawy, oglądaliśmy to, mówię, popatrz, co ona przygotowała do Ciebie. Chyba masz jakiś względ. Gosiu, bardzo Ci dziękuję. Chciałbym na początku, taki miałem zamiar, opowiedzieć Wam o mojej tożsamości. Ale zajęłoby to zbyt dużo czasu. Natrafiłem natomiast na książkę, na wstęp do pewnej książki. Ten wstęp, przeczytam go. Bardzo długo go przepisywałem. To jest cała strona pisana maczkiem. Będę starał się pięknie to zarecytować. Ten wstęp pochodzi z książki pod tytułem Królewski styl. Już pastor wie, o czym będę mówił. Czytamy chyba te same książki. Kochani, wsłuchajmy się w te słowa. To jest wstęp do dzisiejszego kazania. To jest też to, co jest w moim sercu od wielu lat. Cały ten wstęp z tej książki odzwierciedla wszystkie etapy, przez jakie przeszedłem w moim chodzeniu za Bogiem. Ten wstęp też chcę zadedykować Tobie, żebyś się gdzieś w którymś miejscu tego odnalazł, tego wstępu i wiedział, co będzie dalej. Słuchajmy się. Ubóstwo przeznaczone jest dzieciom drugorzędnym. To stan niewoli ludzi, którzy dopiero muszą odnaleźć swoją wolność na drugim brzegu rzeki, którym jest chrzest. Odkrywają, że są wciąż dręczeni przez władcę ciemności, to on wyznacza im życie w bólu, nędzy i depresji w diabelskim teatrze złudzeń, mając złudzenie, że na zawsze ukryje przed nimi ich tożsamość. Ten niegodziwy książę karmi swoich więźniów porcjami religii, podczas gdy oni głodni są prawości. Więźniów, którym wydaje się, że pracują na swoją wolność i że sami wybrukują sobie drogę wyjścia cegiełkami własnej sprawiedliwości, z których tak naprawdę wznoszą własne komory śmierci. Co gorsza, w tej niewoli płodzą oni potomstwo, dając początek dziedzictwu niewoli w myśleniu pozbawionym nadziei. Lecz na odległej górze baranek stał się lwem. Stąpił do obozu zagłady i przez portal Golgoty, przełamując bramy piekła, starł się z księciem ciemności w bitwie, matce wszystkich bitew. Z trzema gwoździami oraz cierniową koroną wódz zastępów pokonał diabła, na wieki wytrącając mu z ręki broń, grzechu, piekła i grobu. Grzech nie był w stanie go skusić, śmierć nie mogła go pokonać, piekło nie zatrzymało go, a grób nie mógł go pomieścić. Mając obok siebie, obłok świadków i oczekujących wojowników wzniósł się nad powierzchnię ziemi. Planeta drżała, chcąc uwolnić niewolników, a niebo grzmiało, przyjmując swój skarb. Nie było to jedynie odkupienie uwolnionych dusz, ale również ukoronowanie mających się objawić synów i córek, gdyż krwią świętego chwały zepsuci i obdarci grzesznicy zostali wykupieni i stworzeni na nowo jako Jego sprawiedliwi, panujący święci. Nie jesteśmy tylko żołnierzami krzyża, jesteśmy dziećmi tronu. Wieczna natura przenika nasze dusze, przemienia umysły, przeszczepia serca, przekształca naszego ducha. Zostaliśmy stworzeni, by być nośnikami Jego chwały i światła. Być może lepszym przykładem jest tu piękna córka, która dzięki małżeństwu zasiądzie na tronie, jako że zaręczyła się z księciem pokoju. Małżeńska komnata jest właśnie przygotowywana, podobnie jak przyjęcie, a panna się stroi. Możemy być nazwani dziećmi bożymi, zaręczoną panną, królewskim kapłaństwem, źrenicą jego oka, czy nowym stworzeniem. Ale jedna rzecz jest na pewno ponad wszystko. Zdobyliśmy serce ukochanego, płonąc pragnieniem wsiadł na białego konia, zebrał swoją świtę i zdąża w kierunku naszej planety. W międzyczasie Boży lud nosi się i zaczyna jaśnieć w ciemności. Królewska armia nosi chwałę króla po całej ziemi, w miarę jak odbiera pokonanemu panowanie nad planetą. Wyposażeni w światło Ojca i Jego synowie znajdują skarby zagrzebane w sercach ludzi, przykryte skałami obrazy, cierniami zdrady i relikwiami religii.
Uzbrojeni w moc Ducha Świętego i upoważnieni do reprezentowania Syna Królewskiego, uzdrawiamy chorych, wskrzeszamy umarłych i usuwamy demony. W wyniku tych działań żebracy stają się książętami, a królestwo tego świata przemienia się w królestwo naszego Boga. To jest wstęp do tego kazania. Chciałbym, byśmy pochylili głowy, bo będzie temat bardzo trudny. Chciałbym się pomodlić. Panie Boże, bardzo Cię proszę, abyś teraz otworzył nasze serca, byśmy zajrzeli w nowy wymiar Ciebie, byś pomógł nam, Ojcze w niebie, abyśmy dokonali przeskoku sposobu w myśleniu samym o sobie. Pomóż nam przyjąć to, co Ty mówisz o nas, o osobach, których znamy, przyjąć to jako prawdę, ale nie tylko. Pomóż nam to wszystko ogarnąć jako przesłanie naszego życia. Amen. By to stało się, kochani, przesłaniem naszego życia, tożsamość Boga. Chciałbym opowiedzieć Wam o kilku osobach w Biblii, które są wymienione, o wielkich, wielkich, znanych osobach, które, aby cokolwiek zrobić, musiały zmienić swoją tożsamość. Bo inaczej nie byliby w stanie wykonać Bożego planu. O, to jest dobre słowo. Wykonać Bożego planu. Całkiem niedawno dotarło do mnie to, że tak naprawdę Mojżesz to musiał być wychowywany w domu faraona. Zawsze myślałem, że został uratowany od śmierci. A tak naprawdę dowiedziałem się, że Mojżesz musiał być od małego wychowywany jako książę. Wyobraź sobie, że jako ten Żyd, niewolnik, kiedy cały naród był zniewolony w niewoli, tak? Kiedy miał w sobie swoją niewolę w swoim sercu, nie byłby w stanie poprowadzić innych niewolników do wolności. On musiał mieć po prostu inną tożsamość. On musiał mieć tożsamość książęcą. On nie mógł mieć w sobie tego czegoś, co przeszkadzało całemu Izraelowi. Izrael w tamtym czasie, w niewoli będąc, miał ponad 2 miliony ludzi, wiecie, to jest potężna armia. I oni się nie zbuntowali, nie wyszli. Tożsamość niewolnika powoduje, że uważasz, że jesteś mały, do niczego. A tożsamość królewska powoduje, że patrzysz na to całkiem inaczej. Kiedy Mojżesz dostał polecenie wyprowadzenia, on to rozumiał. On wiedział, że król nigdy nie może być w niewoli. Musi wyjść. Ja zadam tobie pytanie. Jak wiele osób dzisiaj tu zgromadzonych zna ten stan w swoim sercu? Stan zniewolenia. Może powiem o gorszym stanie. Kto z nas, kto z was dzisiaj tutaj czuje się, że jest nędzarzem? Nie niewolnikiem, ale nędzarzem. Jeszcze gorzej. Nie mam nic do zaoferowania. Jestem nieznaczącym człowiekiem. Wychowanym przez innych nędzarzy, których nędzarze wychowali jeszcze innych nędzarzy. Z pokolenia w pokolenie. A kto z was otrzymał od takich nędzarzy imię? Głupek? Nie nadajesz się? Nic nie znaczysz? Jesteś nikim? A kto w to uwierzył? Nie chcę, żebyście podnosili ręce, bo to nie o to w tym chodzi. To masz w swoim sercu. Zobaczyć, w którym miejscu jesteś, tak jak w tym wstępie czytałem. Wszyscy byli niewolnikami. Do momentu. Ilu z was było zdjętych strachem, bo byliście bici, prześladowani przez swoich nędzarzy, abyście nigdy w życiu nie pomyśleli, że możecie coś znaczyć? Ilu z was było traktowanych poniżej własnej godności od małego dziecka? Czy udało mi się może wymalować wam tak, przed wami taki obraz człowieka zniewolonego, człowieka, który naprawdę niewiele sobie może powiedzieć? I to jest taki obraz, który chciałem, żebyście zrozumieli, od czego był wyciągnięty Mojżesz.
On nie mógł tego znać. To dla niego musiało być po prostu obce. On mógł wtedy wykonać Boży plan, wyprowadzić cały lud. Jeden człowiek wystarczył. On znał po prostu królewską tożsamość. Jest to taki jeszcze jeden człowiek w Biblii, który też musiał zmienić swoją tożsamość, aby od niego rozpoczęła się wielka przygoda wielkiego lub później wielkiego narodu. Jest to Jakub. Jest to taka mega postać. Wiesz, chciałbym ci powiedzieć, że jeżeli... Jest to chyba paru Jakubów, tak? Na tej sali. Jeżeli jesteś Jakubem nazwanym w Polsce, jest to super imię. Prawie zacne. Jeżeli może w Europie, w Stanach, gdziekolwiek, Jakub czy Jacob, tak? Jest to super, super imię. Ale jeżeli twój ojciec żył, nazwał ciebie Jakubem, to on nazwał ciebie po prostu kłamcą. To imię to znaczy kłamca, oszust. Jeżeli twój ojciec jest Żydem, był Żydem i nazwał swojego syna, tak? Jakub, i on wyrastał w tym właśnie, w tej tożsamości złodzieja, tak? Kłamcy, oszusta, tak? Takiego krętacza. No, takie się stało. Jakub był bliźniakiem, jak czytamy w Biblii. Był tym drugim, tak? On swojego brata zapięte złapał, jak go matka rodziła, jak ich matka rodziła. O Jakubie tak będę... To zaczyna się w Księdze Rodzaju, tak? Od 25 rozdziału, to jest bardzo duża, długa historia, do 32. Poczytajcie sobie w domu. Ja to tak będę chciał wam opowiedzieć, żebyśmy wiedzieli, w czym jesteśmy. Jakub, tak, nie lubił go jego ojciec, jego brat też go nie lubił. On taki był, jak jego imię. No tak było. Pewnego razu, kiedy poszedł do studni, spotkał tam piękną kobietę, która od razu mu się spodobała. Wiecie, podziwiam tego człowieka, bo on kiedy zobaczył tą swoją przyszłą żonę, to on aż zapłakał. Ja jak swoją żonę zobaczyłem, nie zapłakałem. I tak podziwny jestem, jak to może być, że on aż zapłakał. Bo musiała być wyjątkowa kobieta. Rozumiecie? No i taki był zwyczaj, że trzeba było się pójść, poprosić przyszłego teścia o rękę, tak? I teścia mówiło, że jak odrobisz u mnie 7 lat, to dostaniesz Rachelę za żonę. No i on pracował 7 długich lat. Przyszedł ślub, noc poślubna, on rano się budzi, a tu nie ma Racheli, tylko jest jej starsza siostra Lea. Wiecie, jak ja to czytałem pierwszy raz, i do dzisiaj tego nie mogę zrozumieć, no jak to jest, że jest noc poślubna i ja nie mogę rozpoznać swojej własnej żony. Co tam się działo, tak? No taka prawda. Jak to było? No i poszedł, powiedzmy, do swojego teścia z reklamacją, że miało być tak, a wyszło inaczej. Ale jego teście był chyba lepszy od niego, lepszym kłamcą, bo mu powiedział, że ma taki zwyczaj, że najpierw wydajemy za mąż starszą, potem młodszą. Ale jeżeli chcesz młodszą, możesz mieć ją już dzisiaj. Odrobisz znowu 7 lat. Dam ci ją, powiedzmy, na kredyt. O, to były czasy. Straszne. I on się na to zgodził. I pracował znowuż długich 7 lat za swoją tą żonę pierwszą, ale którą dostał jako drugą. I miał w ten sposób dwie żony. Okazało się, że po 14 długich latach Jakub chciał już wyjść od Labana, od swojego teścia, no bo zobaczył, że ten jest jeszcze lepszym oszustem, krętaczem, że to, co się umówili ileś tam razy, no to Laban to zmienił. To tak jak, wiecie, sędzia w czasie meczu zmieniałby warunki gry, tak na jedną stronę, tak, u sędziego. To taki był właśnie ten Laban. I Jakub rozmawiał ze swoim teściem na temat tego, jakby wyjść. Ale Laban zdał sobie jedną sprawę, że od momentu, kiedy w jego domu pojawił się ten Żyd, tak, Jakub, to jego majętność wzrosła niepomiernie. Powiedzmy, złoto przesypywało się z wora do wora.
I on wiedział, że jeżeli tenże Jakub wyjdzie z niego z domu, to się to wszystko rozejdzie. Straci ten majątek. I Jakub wiedząc, że Jakub zaproponował teściowi, wiedząc o tym, że jest lepszym krętaczem od niego, zaproponował mu pewien układ. Że zabierze ze sobą dobytek, czyli owce i kozy, bo to na tamten czas był dobytek, to był majątek, że zabierze tylko to, co będzie nietypowe, nietypowo wyglądać. Czyli wszystko, co będzie w kropki, w paski, jakieś takie różne rzeczy, gdzie normalnie kozy i owce takie nie są. I Laban sobie pomyślał, dobry układ. Zgodził się na to. Jakub powycinał z gałązek, w gałązkach, tak, w korze właśnie takie paski, powycinał prążki, różne takie rzeczy i powbijał to w koryta. I tam jak przychodziły do tych koryt poić się kozy i owce, kiedy tam się parzyły, kiedy patrzyły na te paski i prążki, to takie te młode potem się rodziły. Ale Jakub robił to bardzo przebiegle. Bo on tylko wbijał te gałązki wtedy, kiedy miały parzyć się najmocniejsze sztuki. I po paru latach wszystkie owce i kozy, które były najsilniejsze, były wszystkie w paski, w prążki, w ciapki i należały do Jakuba, a wszystkie takie, wiecie co, gorszego sortu, to były jego teścia Lawana. Tak, i on z tamtego momentu, to było 20 chyba lat razem, Biblia mówi, czy 24 nawet, Biblia mówi, że pracował dla Lawana. I w tym momencie Jakub powiedział, że uciekł stamtąd. Był taki moment w życiu Jakuba, że uciekając z domu Labana, przechodząc przez takie miejsce, jabłok, zdał sobie sprawę, że tak, ojciec mnie nie lubi, brat mnie nie lubi, teściu mnie nie lubi, szwagry mnie nie lubią, moje własne dwie żony między sobą się nie lubią i mnie też nie lubią. Miał po prostu potężny kryzys własnej tożsamości. I to było w miejscu, które Biblia opisuje jako jabłok. Jakuba wujka mówi, że to jest miejsce nazwane puste. Znalazł się w takim miejscu pustym. Pytam się, czy dzisiaj ty przybyłeś może z takiego miejsca pustego na to miejsce do nas, żeby czerpać ze źródeł. Może byłeś tam chwilę w takim pustym miejscu, a może tkwisz cały czas. Może to zajęło ci tylko rok. Jakub stanął w miejscu pustym tylko po to, żeby prosić Boga o jego błogosławieństwo, o wytyczne na dalszą część życia. Jakub też, uciekając od swojego teścia, zmierzał w stronę swojego brata Ezawa, którego też oczywiście okłamał, zabrał mu jego dziedzictwo, tak. Taki był. I wiedział, że do teścia nie ma po co wracać, a coś z Ezawem musi zrobić. I to było miejsce puste. Pan Bóg wysłuchał jego modlitw i w tym momencie, kiedy się modlił, Bóg zesłał do niego anioła. I wiecie, dla mnie, kiedy tam przeczytałem ten fragment, mówię sobie, tak stanąłem w miejscu tego Jakuba i powiedziałem, mało tego, że wszyscy mnie nie lubią, to jeszcze ten anioł, którego Bóg posłał, też mnie nie lubi, bo mi przetrącił nogę. Bo tam jest napisane, że oni się całą noc mocowali. Tak? I ten anioł przetrącił mu biodro. Wyobraźcie sobie, całą noc się mocują, całą noc się siłują, a na koniec, kiedy już jest ranek, anioł dopiero się pyta, hej, a jak się ty nazywasz? A on mówi, ja? Nazywam się kłamca. A on mówi, to od dzisiaj będziesz, różne są tłumaczenia tego imienia, będziesz Izrael. Jedno z tłumaczeń mówi, Boże, Książę. O, to jest tożsamość. A Jakub się go pyta, a jak ty się nazywasz? On mu nie powiedział.
tak sobie domyślałem sobie, a co ci do tego? No i tak zastanawiałem się, dlaczego ten anioł nie chciał powiedzieć swojego imienia. Wyjaśnia to potem dopiero apostoł Paweł w liście do Koryntian, tam jest 6-3, przepraszam, pierwszy list. Czy nie wiecie, że aniołów sądzić będziecie? Wyobrażacie sobie, że tam Jakub chodzi w niebie i szuka tego anioła, który go przetrącił? I gdzie tu jest? A? Dlatego mu nie chciał powiedzieć tego, jak się nazywa. Więc ja też mu nie powiedziałem. No i on w takim miejscu swojego życia, pustym, lubi nie własny ojciec, a własny brat, teściu, żony, szwagrowie, nikt, nawet ani nie lubi. Ale otrzymał nową tożsamość. Zapamiętaj już teraz, że od dziś nie jesteś kłamcą, nie jesteś oszustem, ale w oczach Boga jesteś księciem. Czy to nie jest piękna obietnica? Czy to nie jest piękna tożsamość? Wielu z was żyje z pseudonimem, który ktoś kiedyś nadał. Jak to wytłumaczyć? Może pochodzisz z rodziny, w której twój ojciec ciebie bił, albo pił, i ty całe swoje życie mówisz, nie będę taki. Taki nie będę. I zamiast patrzeć na nową Bożą tożsamość, to patrzysz właśnie na to imię. Nie będę taki, jak ten mój ojciec. Nie będę pijakiem, nie będę pijakiem, nie będę pijakiem, nie będę. I taki się stajesz, bo właśnie na to patrzysz. Rozumiesz? Po co tu dzisiaj jestem? Po co dziś tu jestem? Żeby nie być taki, czy żeby nie uwierzyć, żeby uwierzyć w tą tożsamość, którą otrzymaliśmy z krzyża? Mało tego, ona jest zapisana na drugiej stronie Biblii. Diabeł sprzeciwia się bardzo mocno właśnie naszej wierze w naszą tożsamość. Nie jako dzieci Boże, ale wszystkich ludzi, nawet tych, którzy jeszcze nie poznali Boga. To jest bardzo mocny atak na naszą tożsamość. Na tyle mocny, że jest to zapisane już na trzeciej stronie Biblii. Na drugiej stronie Biblii, w Księdze Genezis 1:27 są takie słowa. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boga stworzył go jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. Rozumiesz? Jesteśmy stworzeni na Jego obraz i Jego podobieństwo. Wszyscy ludzie. Każdy jeden. Jaka wyjątkowość tego jest? Jak to wytłumaczyć? Wyobraź sobie, że jesteś taki, jaki jesteś. Byś przeszedł, miał możliwość obejrzeć wszystkich ludzi, którzy żyli na ziemi do dziś. I nie znajdziesz drugiej takiej samej osoby jak ty. To jest ta wyjątkowość. Bóg, patrząc na Jezusa Chrystusa, stworzył ciebie. Na swój obraz i swoje podobieństwo. Nie daj sobie wmówić jakiegoś chorego pseudonimu. Szatan tak bardzo się trudził, tak bardzo mu to nie pasowało, że człowiek, Boże dzieło zostało stworzone na właśnie obraz Boży. Że na trzeciej stronie Biblii wprowadził coś, co do dzisiaj wytrąca wszelkie argumenty ludzi. Jest to zapisane w Księdze Genezis, w 3:1-5 przeczytam. A wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg i rzekł do kobiety. Czy rzeczywiście Bóg powiedział, że ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść? A kobieta odpowiedziała wężowi. Możemy jeść owoce z drzew ogrodu, tylko z owocu drzewa, który jest w środku ogrodu, rzekł Bóg, nie wolno wam z niego jeść, ani się go dotykać, abyście nie umarli. Na to rzekł wąż do kobiety. Na pewno nie umrzecie. Lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z Niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. Szatan powiedział do kobiety tak. Musisz coś zrobić, żeby być taką jak Bóg. To jest religijność. Musisz to zrobić, żeby stanąć przed Bożym obliczem. Musisz to zrobić. I ludzie w to wierzą, że muszę coś zrobić. Nic nie musisz zrobić, bo On już ciebie zrobił, stworzył na swój obraz i swoje podobieństwo. Jesteś wyjątkowy. To jest twoja tożsamość.
Zapamiętaj o tym sobie. Pamiętaj o tym, kiedy przyjdą najgorsze dni. Jeszcze inaczej postaram się wytłumaczyć Bożą tożsamość w Jezusie Chrystusie. Widzieliście kiedyś małe dzieci, jak się bawią, ale tak, żeby one zobaczyły, że nie są kontrolowane. Tak z boku się przyglądać. Jeden, drugi dzień, trzeci dzień, kilka dni. Małe dzieci, kiedy razem między sobą się bawią, to zawsze w ich zabawach przybierają postaci bohaterów. Ktoś jest księżniczką, tak? Ktoś jest królewiczem, ktoś jest strażakiem, bohaterowie, tak? Ktoś jest policjantem. Nikt nie mówi z tych dzieci, to ja będę śmieciarzem. Słyszeliście coś takiego? Bo nie. Tak? Takie małe dzieci to raczej nie. I czy ktoś mówi, to ja będę kłamcą, tak? I co się dzieje? Te małe dzieci, kiedy dorastają, nagle przestaną o tym pamiętać. Ktoś w nich wmówił coś całkiem innego, inne imię. Ktoś im wmówił całkiem inne imię. Patrząc bliżej w Biblii, kiedy Jezus Chrystus miał swoich uczniów, kiedy tylko odszedł od nich kilka metrów, uczniowie zaczynali się kłócić między sobą. Który z nich jest najważniejszy? Który z nich ważniejszy? Ale to jest zastanawiające dla mnie. Bo uważam, że coś takiego, jak zobaczenie, że jestem ważny, to może być tylko wynikiem spotkania, wejścia w Bożą obecność. Bo ci wszyscy, którzy z Nim chodzili, przeważnie, to byli zwykli ludzie, prości, rybacy itd., itd. Oni nie marzyli nigdy w swoim życiu, żeby być kimś wielkim. Ale kiedy spotkali się z Bogiem, to wróciło gdzieś do nich. Napisane jest, że gdy Go ujrzymy, będziemy tacy jak On. Gdy ujrzymy Go takim, jakim On jest. Paweł pisze, że spotkanie z Jezusem twarzą w twarz jest jak spojrzenie w lustro. Dlaczego? Bo uczynieni jesteśmy właśnie na Boży obraz i Boże podobieństwo. W 5 rozdziale listu do Efezjan Paweł pisze tak. Bądźcie naśladowcami Boga. Moją i Twoją pracą jako Bożego dziecka jest praca i postępowanie jak Bóg. Tyle. Gdy postępuję jak Bóg, to jestem razem z Nim jedną osobą. Taka prawda. Bo narodziłem się i uczyniony zostałem na Jego obraz i na Jego podobieństwo. To jest moja tożsamość. Nie daj sobie tego nigdy wytrącić ze swojej ręki. Żebym nie wiem jak szatan wmawiał tobie, że musisz coś uczynić. Do czego to prowadzi? Kiedy już wiem, jaka jest moja prawdziwa tożsamość, to rozumiem, co znaczy przekonanie o grzechu. Wtedy już rozumiem, co to znaczy przekonanie o grzechu. A przekonanie o grzechu, kiedy wiem już, jaka jest moja tożsamość, jest taka, że jestem zbyt cudownie stworzony, zbyt wspaniale stworzony, aby się tak właśnie niegodnie zachowywać. Jestem księciem, a zachowuję się jak nędzarz. Jestem księżniczką, a zachowuję się podle. To jest ten przykład, kiedy do Jezusa przyprowadzono kobietę przyłapaną na cudzołóstwie, tak? On z nią był bardzo blisko. Oskarżyciele byli dalej. I kiedy ona przyszła w Bożą obecność, tak? Pan jej powiedział, nie rób już tego więcej. Powiedzcie mi, ojcowie, którzy macie córki, który z was nie chciałby, czy chciał, czy nie chciał, zależy jak to sformułujemy, aby córka, która prowadzi się nieprawie, wróciła do prawości swojej. Każdy jeden. Który ojciec chciałby, żeby syn, który uważa się, że jest nędzarzem, nie został przyprowadzony przez Boga do prawości? Złodziej, narkoman, alkoholik. Nie daj sobie wymówić tego. Kiedy znasz swoją tożsamość, to już wiesz, co to znaczy przekonanie o grzechu. Nie wchodzę w to, bo jestem cudownie stworzony, doskonale stworzony. Patrząc dalej, za każdym razem, kiedy sam do siebie mówisz,
Jestem nikim, jestem śmieciem, do niczego się nie nadaję. Tak bardzo mocno uderzasz wtedy w Boga, bo On Ciebie stworzył. Uderzasz po prostu w Niego, jako swojego Stwórcę. Kiedy mówisz do siebie, jako Bożego stworzenia, że jestem niczym, nie nadaję się, nic mi się nie uda, On Ciebie stworzył doskonałego. Nie daj się wmówić w sobie właśnie takie imię. W Kościele, kiedy znamy swoją tożsamość, albo jeżeli w Kościele nie jest tożsamość dokładnie znana, to ona uderza w coś, co do czego zostaliśmy jako Kościół powołani. Do tych, do których nas Bóg posyła, aby iść i głosić. Ostatnie słowa Jezusa brzmią dokładnie tak, jak teraz powiem. Abyśmy czynili uczniami wszystkie narody. A my poprzez to, że nie znamy do końca swojej tożsamości, zredukowaliśmy to tylko do czynienia w narodach uczniów. Nie całych narodów uczniami, ale uczniów w narodach. Nie ma takiego państwa z 260 parę państw, które byłoby uczniem Jezusa Chrystusa. To wytrąca nam taki wielki oręż, brak tożsamości Kościoła. Redukujemy Boże zapisy, Boże słowa. I uważam, że powinniśmy zaprzestać rozważać drobne i mało ważne rzeczy, a skoncentrować się właśnie na tożsamości, jaką mam w Bogu, Jezusie Chrystusie. Ten kryzys tożsamości po prostu kosztuje narody. Bo jak to jest, że tam gdzieś coś się dzieje, a tu nie? A może w to nie wierzymy? Ja sam złapałem się na tym, że musiałem zmienić swoją tożsamość, jeżeli chodzi o modlitwę o inne osoby. I modliłem się bardzo często, Panie Boże, uzdrów, jeżeli możesz. A ja mam autorytet do tego. Uzdrawiać w Jego imię. Więc ja zacząłem od pewnego momentu, kiedy doczytałem się tego, chciałem nakładać ręce w imię Jezusa Chrystusa, uzdrawiam. Koniec, bo taka jest moja tożsamość. Ograbiam sam siebie. A przy okazji narody, które mają się stać Jego narodami. Chciałbym na koniec, aby się pomodlić, bo tu mógłbym na temat tożsamości. Spisałem sobie, wysłałem pastorowi taką, wynalazłem 4 strony tożsamości, jaką mamy w Jezusie Chrystusie, z wersetami biblijnymi, maczkiem wypisane, jedno po drugim, są aż 4 strony. Jaką mamy tożsamość właśnie w Jezusie Chrystusie. Będzie ktoś zainteresowany, podejście po nabożeństwie, wyślę wam, żebyś miał to przed swoimi oczami i nie dał się nigdy ograbić z tego, co w nim już masz.